Saving Club. Właśnie testujemy silniczek, który chcemy kupić. Zobaczcie, jak to jest ślicznie. Nawet nie wiedzieliśmy, że 12 mil od domu jest takie piękne miejsce. Weybridge Sailing Club nas zachwycił. Silnik zresztą też, bo kupiliśmy. Kiedy człowiek ma łódkę, wydatki dopiero się zaczynają. Niezależnie od tego, w jakim stanie jest łódka, zawsze znajdzie się coś do naprawy, usprawnienia, dodania. Lista może być bardzo długa. No i w tym odcinku pokażemy Wam kilka projektów i napraw, jakich ostatnio dokonaliśmy na Spellbound w Narnia. Zapraszam! W niedzielę rano wybraliśmy się na marinę, zahaczając po drodze o świetnie zaopatrzony sklep żeglarski Port Solent. Niedziela nie zaczynała się dobrze, ale deszcz szybko ustał i na marinie powitało nas słońce. No to zajechaliśmy i rozpogodziło się. Przyjdą tam jakieś takie ciemne chmury, no trudno, mamy to co mamy. Coś tam nam się uda z pewnością zrobić. Także no, jedziemy. Zapakowani na maksa po zakupach w Chandlerni. Nie pytajcie o rachunek. Serce może wysiąść. No ale to takie hobby, no. Czasami troszeczkę trzeba zapłacić. No, proszę bardzo. Jakieś chmury idą, może przejdą bokiem. Podobno do 19 powinniśmy mieć nawet taką w miarę pogodę. Jest godzina 12, coś się na pewno uda zrobić. Tak wyglądają okoliczności, jak człowiek robi pracę na łódce. Po prostu mnóstwo różnych rzeczy. Tak, nasza bakista również tu, o. Marcin właśnie umocowuje naszą na silnik taką platformę, no nie wiem jak to nazwać. A ja będę przypalała końcówki lin za chwilę, które trzymają naszego odbijacza na dziobie. Zainstalowanie platformy na silnik poszło sprawnie. Końcówki lin też zostały przypalone fachowo. Oba projekty były stosunkowo łatwe. W końcu przykręcenie kilku śrubek i przypalenie lin nie może być trudne. Kolejny projekt natomiast wymagał większej uwagi i pracy. W jednym z wózków do szotu foka pękło kółko. Koniecznie trzeba było je wymienić. Znalezienie kółka okazało się prawdziwym wyzwaniem. Taki wózek kosztuje około 100 funtów. Sam wózek jest sprawny, nie było sensu go wymieniać. Dodatkowo kupiliśmy odpowiednio długą śrubę i proszę. No, mówię proszę, ale łatwe to nie było. Zresztą zobaczcie sami. Marcin próbował wszystkiego. Najpierw oczywiście wiertarka. Śrubokręt. But. Nawet szot foka. Znowu śrubokręt i znowu wiertarka. Twarda sztuka z tego kółka. W końcu przyszedł i czas na kombinerki, które wystąpiły również w roli młotka. Po kombinerkach przyszła pora na ręczną piłę. I znowu śrubokręt. Tym razem sukces.
Proszę, jest puste. Puściutkie, odkurzyliśmy ładnie. Następnym etapem była przymiarka nowego kółka i śruby. I oczywiście instalacja całości. Kilka poprawek. Life is a winding road, no telling where it goes. I gotowe. Naszym kolejnym projektem były metalowe części chroniące drewno przecierane przez liny cumownicze. Kupiliśmy cztery krótkie, po dwie na dziób i na rufę po obu stronach i dwie dłuższe na śródokręcie. W pierwszej chwili myśleliśmy, że potrzebna będzie wiertarka, ale dobrze dobrane małe śrubki i śrubokręt załatwiły sprawę. W naszej marinie parkujemy lewą burtą. Udało się więc na początek przykręcić blaszki w trzech miejscach na lewej burcie. Jeśli zdarzy się nam gdzieś parkować prawą burtą, szybko przykręcimy blaszki na prawą burtę. Jak widzicie, sam proces nie był skomplikowany. Czy się sprawdzi? Zobaczymy. Do tej pory, poza instalacją systemu AIS, nie robiliśmy większych remontów i udoskonaleń na naszej łódce. Powoli jednak nabieramy odwagi i apetytu na więcej. Chyba jesteśmy z tego typu ludzi, którzy muszą dojrzeć. Ale plany są. A jakie? Może opowiemy następnym razem. Do zobaczenia. Pa!